Cześć! Wszyscy kojarzymy serwis AliExpress jako ten, który może być dla nas tanim dostawcą, no po prostu niezawyżonych cenach klocków. Tak chociażby jak właśnie Stranger Things, to nazwane Toward za 301 zł, jak inne wielkie rzeczy lub tanie figurki, które zawsze będą tańsze niż Lego, a często też dobrej jakości. No właśnie, czy tańsze niż Lego? No właśnie, moi drodzy, nie zawsze i dziś zajmiemy się właśnie droższymi od Lego podróbkami. WTF, WTF, WTF! Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znów przyglądamy się nie klockom, które na stole rozkładam i sprawdzam, czy są fajne, a bardziej takim tematem ogólnoklockowym, czyli jak wygląda cena stosunkowo Lego kontra podróbki z AliExpress. Jak tu przesuwamy stronę, widzimy, a i owszem, wszystko generalnie jest tańsze, jest oryginalnie, Nights with Freddy niecałe 5 zł i tak dalej, ale oczywiście od tego, moi drodzy, są wyjątki. Dzisiaj przedstawię Wam kilka takich wyjątków. Nie są to oczywiście wszystkie wyjątki, bo im dalej w stronę, tym ciemniej, więcej ich znajduje. Z tego też powodu nie będą one robione w formie top 7, bo za każdym razem, jak już chciałem robić top 7 i już miałem top 7, to zaraz się 8 znajdowała, której nie mogłem wykluczyć i tak dalej. Przyjrzyjmy się więc kilku droższym od Lego właśnie podróbką. No i moi drodzy, pierwszą taką podróbką będzie, cóż, Xippo. Pamiętacie Xippo? Na moim kanale tutaj często powtarzam, że to chyba jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza podróbka, z jaką się spotkałem. O ile ja ją kupiłem u siebie w Chińczyku za 4 czy 5 zł, tak na stronie AliExpress, i nie jest to wyjątek, nie jest to pojedynczy zestaw, za zestaw tego gabarytu zapłacimy aż 22,77 zł. Co? No właśnie, moi drodzy, często w takiej cenie dostaniemy przecież Lego o podobnych gabarytach, a nawet i taniej. I nie jest to jakiś wyjątek, Xippo po prostu, pomimo że uważam, że są bardzo dobrymi klockami, są horrendalnie wręcz drogie na tej stronie, czego po prostu nie rozumiem, tym bardziej za taki pojazd, który po prostu otrzymalibyśmy w Lego w polibaszku za no mniej niż 15 zł. Nie rozumiem, skąd więc taka cena, nawet jeśli są dobre. By Wam jeszcze potwierdzić, no to spójrzcie, to może nie do końca adekwatny przykład, bo mamy tutaj takie 5 sztuk aż dostajemy, czyli wszystkie te 5 opakowań, ale spójrzcie, jak to wygląda. Kilka klocków na krzyż, a każdy z nich kosztuje 8 zł. No chyba nie bardzo. Xippo są więc pierwszymi klockami, które są znacznie droższe od Lego. No właśnie, moi drodzy, jednak nie samymi klockami, jeżeli chodzi o zestawy Człowiek Żyje. Szokowały mnie również niektóre aukcje, takie jak chociażby tutaj minifig miejsca, ramię i ten krzyżyk, 50 sztuk, oświeć blok, cegła, część numer 59230, kompatybilny z innymi, montuje cząstek. Tak jest, tytuły na AliExpress, nazwy zestawów, to jest temat na osobny odcinek w zupełności. Niemniej 19,64, czyli pozwólcie, przybliżę 20 zł za 50 elementów, czyli jedna taka łapa od Hipka kosztuje, uwaga, 40 groszy. Dodatkowo jest samozamykającym się klockiem kompatybilnym. Gdzie on się sam zamyka? Nie wiem. Tak czy siak, dostajemy więc, wychodzi nam za sztukę 40 groszy. No dobra, moi drodzy, 40 groszy za sztukę. Tymczasem za ten sam element, może trochę innym kolorze, ale jednak tym, płacimy od 4 groszy, jeżeli chodzi o nowy element. 4 grosze nowy element, a średnia cena to jest 40 groszy, ale jednak za Lego, a nie za podróbkę, jeżeli chodzi o AliExpress. No cóż, można się szokować. Idźmy jednak dalej do kolejnych serii. Seria Hero Factory. Prawda? Średnio ją być może lubicie w Lego. Ja ją lubię coraz bardziej, co na moim bazowym kanale często pokazuję. A moi drodzy, mamy tutaj zestaw Marvel. Zwrotny Jedroka z Avengers 3D, Do It Yourself, Minifigs, klocki, zabawki, klocki kompatybilne z Lego. Okej, 144,60 zł. Taki oto zapakowany zestaw, danie po znaki nazwanej Hero Returners. Niecałe 300 elementów, tu widzimy hipeczkę, jak on wygląda, wszystko ładnie, pięknie i tak dalej. Przypominam, 166 zł. Tymczasem ten sam zestaw na Bricklinku chociażby kosztuje nowy, uwaga, nowy max 115 zł. Średnio płaci się za niego 90 zł, a to jest dokładnie, moi drodzy, ten sam zestaw, by nie było wątpliwości. Jeszcze raz Wam przybliżę, ten sam zestaw firmy Xing jest, no, prawie dwa razy tak samo drogi jak zestaw z Lego. No. Dodatkowo jest to chamska podróbka, co tym bardziej jest tutaj dziwne. No, zabawne, sami przyznać. Jedźmy jednak dalej. No właśnie, spoglądacie teraz. Nowy 318 sztuk, policja miejska, szybki pościg, helikopter, Bella, klocki kompatybilne z Lego i... Co?
Christmas 300600, toj, nieważne. 397 zł. Co? Co? Co, moi drodzy? No właśnie, po raz kolejny możemy zapytać co, ponieważ ten sam zestaw, który widzimy tutaj, 397 z klocków Bella, co prawda Bella nie jest tu standardem, ale zdarzają mi się, widzę takie odpały, Bella kosztuje 397 zł, podczas gdy ten sam zestaw z Lego, nowy, kosztuje 153 zł, on katalogowo był koło 200 chyba, ale sami widzicie, co tutaj on zawiera, oczywiście, no, tu macie jego ceny. Tak jest, moi drodzy. Nawet w najdroższym wariancie nie kupicie go za 397 zł. Nawet w najdroższym, a wszystko jest nowe. Skąd więc taka cena za podróbkę? Nie mam pojęcia i chyba nie mam ochoty się też dowiadywać. We wszystkim znalazłem też, moi drodzy, takie ciekawostki na przykład. 614 zł za coś takiego. Proszę Państwa, to są ręce. To są ręce, które opadają. Okej, dobra, tu niby przy 10 partii. Można by się domyślać, że to jest 10 kompletów po 8. To by trochę ratowało sytuację. Jednak gdzie indziej przy to jakoś inaczej, że tam 500 sztuk i tak dalej. Tu jednak przy 10 ten, okej. A spójrzcie, no nie wygląda to za dobrze. Jednak temu przykładowi, znaczy fajne, chromowane i tak dalej, ale przypuszczam, że na zdjęciach wygląda to lepiej niż w realności. Jednakże, moi drodzy, żeby nie było, ten przykład jednak trochę pominę, gdyż zakładam, że to może być 10 partii, o ile 10 partii nie oznacza 10 hipków, a oznacza 10 razy 8 hipków. To by miało sens, przy czym dalej nie byłoby to jakoś specjalnie tanie. Moi drodzy, jedziemy więc sobie dalej do kolejnych przykładów. Lego Technic również tutaj nie jest jakby łaskawie oprzednięte przez firmę, chociażby AliExpressową, czyli Mold King, moi drodzy. 702 zł 72 grosze. Oczywiście ja tutaj nie mam co porównywać, gdyż jest to ich własny zestaw, ale postarałem się. 2578 klocków za 702 zł. 2493, czyli również prawie 2500 za, uwaga, złotych 350, czyli za połowę ceny. Oczywiście, można by mówić, że tutaj mamy tego pada, wiadomo, smartfona nie mamy, ale mamy jakiegoś pada, jakąś elektronikę i tak dalej, ale serio, czy elektronika jest warta, no, 250 zł? Wątpię, bo spokojnie dostaniemy ją taniej niż w Mold King RC Bloki 13088, a w Taros Shaman 88 kompatybilny Lepin Blocks, o, Lepiny to są, 2301 TechMods 5630 cegły budowlane, zabawki edukacyjne, prezent. Także, moi drodzy, no dobra, jakże pięknie by do nas tu nie pisali, pięknie, czyli opakowanie bez oryginalnego pudełka, no właśnie, moi drodzy, no to tutaj sami spójrzcie, 2500, 2600 elementów za 700 zł, podczas gdy na przykład w Lego starałem się znaleźć, wiecie, w miarę podobny zestaw, koło 2500 elementów, 2500 elementów, 340 zł, okej, 450 nowy, jeżeli żebyśmy się już nie czepiali, nawet 430 zł, moi drodzy, całkowicie nowy ten zestaw, bez elektroniki, ale mimo wszystko zawsze i uważam, że cena zdecydowanie ta jest przesadzona. A kolejnym elementem, no właśnie, trochę podobnie, nie mówię, nie tylko zestawy tu oceniamy, ale i elementy, moi drodzy, 1000 sztuk DIY, klocki luzem, zestawy miasto kreatywne, Lego i klasyczne techniki, dzieci cegły, kreator zabawki konstrukcyjne dla dzieci, dzieci cegły. A moi drodzy, 69,95, 70 zł więc za 1000 klocków, co nam daje cenę 7 groszy za klocek. Powiesz, czego ty się tu czepiasz, WTF kloc? A no, moi drodzy, 7 groszy za klocek, podczas gdy na stronie bricklink.com znów dochodzimy do tego, że spójrzcie. Tu przyjrzyjcie się, jakie mamy klocuszki, żeby nie było. Mamy oczywiście klocuszki 2x2, 4x2, 2x4 i to mamy też pojedyncze, tak jak tutaj teraz widzicie. Podczas gdy na stronie bricklink.com nowiuszki 3 grosze, nowiuszki 4 grosze, 4 grosze, nie 7, 4 grosze. A takie klocki są jeszcze tańsze. 3 grosze, 4, 3 grosze, moi drodzy. Czemu więc w podróbce jakiejś nieznanej firmy 1000 PCC Building Blocks musimy płacić 7 groszy? W sumie Kazi, chyba to z Kazi, Authorized Store. Okej, Kazi? Czemu jest to prawie 2 razy droższe jak Lego? Nie mam pojęcia i chyba nie mam ochoty się dowiadywać. Nie w takiej cenie, moi drodzy. To już było. Żeby nie było, moi drodzy, znalazłem jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy na AliExpress, takich jak, no właśnie, Lego? Lego? Co? Lego?
dziwne. Mam wrażenie, że Lego nie sprzedaje i nie ma opcji sprzedawać Lego na firmach, na AliExpressowych, nawet jeśli, moi drodzy, cena 70 zł, podczas gdy, no jeszcze niedawno na moim sklepie ten zestaw był za 30, na moim sklepie przystanklocków.pl, tu mamy cenę 2,5 razy taką, a spokojnie na Allegro czy gdzie indziej kupimy dalej ten zestaw za 30. Skąd więc taka cena? Nie wiem. No i nie jestem pewny, czy to faktycznie jest Lego i troszkę mnie kusi zamówić taki zestaw, by się przekonać, co dostaniemy, bo nie chce mi się wierzyć, że dostaniemy Lego, bo oni chyba nie mogą sprzedawać Lego na AliExpress. Ale gdybym się mylił, tak czy siak, jest parcie 2 razy drożej i nie jest to odosobniony przypadek, gdyż na przykład mamy tutaj, spójrzcie jeszcze, no właśnie co, opisane chińszczyzną, moi drodzy, zestaw ten latający. 2019 nowe produkty Lego, Ninjago, myśliwiec, burzy, jaja, zmontowane klocki, zbudowana zablawka. Tym bardziej dostajemy bez opakowania. 330 zł, moi drodzy. 300. Ludzie nie znają się na żart. 30 zł. Jeszcze raz wam powtórzę tą kwotę. 330 zł. Podczas gdy tenże zestaw za 330 zł, który tu dostaniemy przypuszczalnie bez opakowania, w katalogu Lego kosztuje 180 bez grosza katalogowo. 2 razy tyle? Skąd ta cena? Tym bardziej, że on jest do dostania i to w niższej niż katalogowo cenie? Nie mam pojęcia. Natomiast ostatnie dwa zestawy przedstawiłem wam bardziej jako smaczek. Niemniej, tak jak mówię, no AliExpress, moi drodzy, bo mimo, że jest kojarzony z tanim klocem, z mega fajnymi, bo ja potwierdzam osobiście, że jednak ich alternatywy są w miarę dobre, w sensie podróbki, alternatywy, zależy jak to nazwać, są w miarę dobre jakościowo, jednak jak widzimy, nie zawsze musimy kupować tu ślepo, nie zawsze powinniśmy kupować tu ślepo, znajdziemy tu bowiem często klocki znacznie droższe niż oryginalne Lego, a jeżeli w cenie tańszej możemy mieć oryginalne ceny Lego, to bez jaj. Ja wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek, jeżeli podobają wam się tego typu odcinki, napiszcie mi to w komentarzu, a postaram się robić więcej. Oczywiście być może będzie wtedy jeszcze druga część droższych niż Lego, być może będą najzabawniejsze figurki na Ali, najgłupsze, najdroższe, nie wiem, zobaczymy. Mi się podoba, lubię sobie poprzeglądać i nie powiem, pół dnia research mi zajmuje, czegoś takiego, ale myślę, że warto być uprzedzonym właśnie do AliExpress, że nie zawsze jest to tylko i wyłącznie dobro, jeżeli chodzi o ceny. Wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek, jeżeli lubicie mój kanał, to zostawcie subskrypcję wraz z dzwonem. Jeżeli lubicie różnego rodzaju, prawda, publicystyczne tematy, to był on tu, był on na moim bazowym kanale, a był on też na moim kanale gamingowym. Różne tematy, różne są wszędzie. Wpadajcie na te filmy, nadrabiajcie i uważajcie na swoje portfele na Ali. Bye!